wokół mnie pole, 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 ale tam daleko za mną jest takie specjalne miejsce. Jest to miejsce, które znam z dzieciństwa i nie byłem tam chyba przez naprawdę, naprawdę wiele lat. Już nawet nie pamiętam w ogóle, że to tam jest. Ale jest to miejsce, jak ja pamiętam, według mnie, jak ja byłem mały, to to był taki ogromny, normalnie jak kanion w Ameryce. A teraz zobaczymy, czy w ogóle to jest zarośnięte i tak dalej. Także to jest wyprawa życia. Zobaczcie, tu mam plecak. Proszę zobaczyć, to jest mój plecak. I zaraz ruszamy. A w tym plecaku tak naprawdę nic nie mam. Tylko i wyłącznie sweterek, jakby było zimno. Tam idziemy, tam idziemy. Tak sobie idę i tak sobie myślę, że to może być przygoda na miarę autostopem na Kołymę. No, tak czuję, że to będzie taki hit na internecie. Dobra, pierwszy przystanek i powiem wam, że zauważyłem tutaj dużo roślinności. Zobaczcie, roślinność wszelaka. Mamy tutaj pokrzywy, drzewo jakieś, pewnie na tym drzewie jakieś magiczne owoce rosną, że jak się je zje, to pewnie się organizm wtedy w ogóle nie potrafi odnaleźć. No, mocarzyka tutaj nie znalazłem, ani barszczu sosnowskiego. Ale idziemy dalej. Powiem wam, że chyba doszedłem. Doszedłem do tego miejsca, gdzie miałem dojść. Tu już jest elegancka dróżka. I to chyba w ogóle... Nie wiem, co to jest. Zobaczcie, ile tu jest koksu. Czy to jest koks? Albo to nie jest koks. Jak myślicie? To może być koks. Jeśli to jest koks, to kto go wciągnie? Przecież to zobaczcie, ile tego jest. To nie jest piasek, to jest ewidentnie koks. Czy tak się piasek zachowuje? Raczej nie. Jakaś pozaziemska cywilizacja pozostawiała tutaj ślady. Nie wiem, co to jest. Jakieś pradawne, ceramiczne naczynia, kości, szczątki statku kosmicznego. Powiem wam, że szukałem kanionu z dzieciństwa, ale to za mną to chyba nie jest kanion. To jest raczej staw. I to jest właśnie to miejsce. Czyli albo odkryłem coś nowego i zaraz na Google mapach musimy to nastawić, umieścić. Albo ja w ogóle miałem inne dzieciństwo. Powiem wam, że wyprawa przednia. Myślałem, że znajdę jakiś niesamowity kamieniołom, a kurde, znalazłem staw. I zaraz mi się przypomina, że faktycznie on tam kiedyś istniał. I tak mi się wydaje, że w ogóle... Ja nie wiem, co ja w ogóle sobie myślałem. Już nie pamiętam w ogóle, jakie moje dzieciństwo było. Nie pamiętam w ogóle, gdzie się bawiłem. W ogóle nie wiedziałem, że tam kosmici kiedyś byli, a teraz idę z powrotem przez to pole. I w sumie mi jest bardzo głupio, bo chciałem wam pokazać jakąś niesamowitą krainę, zbudowaną z wielkich przepaści. A kurde, wracam po prostu jak ostatni frajer. Ale jeszcze tam jakiś jest samochód. Tam w ogóle przyjechał jakiś samochód. I on w ogóle chyba będzie jakiś piasek rozwoził. Czekajcie, widzicie to? Tam daleko. I to jest w ogóle jakiś samochód, który może po ten koks przyjechał. Także może być tak, że to jest jakiś dealer, czy jakiś jego wysłannik. I oni teraz ten koks tam sobie rozwożą. No bo słuchajcie, tam mało kto chodzi, ja tam poszedłem, tam jest staw. Może to jest taka ściema, nie? Że oni tam zalewają to wodą, a oni stamtąd koks wydobywają. W tym miejscu się z wami żegnam. Nie mogę wam za bardzo pokazywać, gdzie mieści się moja dziupla i gdzie moje dzikie, czarne interesy prowadzę, więc muszę się z wami w tym momencie pożegnać. Jeśli się wam podobała taka przygoda, mieliście też dreszczyk emocji przez chwilę, który w sumie mi zniknął od razu, jak zobaczyłem, że to w ogóle nie jest to miejsce, o którym sobie
wspominałem, to daję Cię łapkę. Dziękuję bardzo i życzę wszystkim jakichś takich przygód, powrotu do dzieciństwa. Do zobaczenia. Cześć.